Halo, znajdujemy się dzisiaj na hałdzie Murckowskiej. Zapytacie zapewne dlaczego. A mianowicie dlatego, że dziś wieczorem jest niezwykłe wydarzenie. W Chorzowie zagra zespół Rammstein, pionierzy industrial metalu. W tym odcinku zobaczycie relacje na żywo z tego właśnie wydarzenia. A więc zachęcam Was do oglądania. Dajcie łapy w górę, subskrybujcie nasz kanał. Miłego oglądania! Rammstein wraca do Polski, aby zagrać kolejny koncert. Po raz pierwszy Rammstein zagrał na śląskiej ziemi w 1997 roku w katowickim Spodku. Tym razem będzie promować swój nowy album na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wszyscy fani są już gotowi na spektakularne wydarzenie, ponieważ Rammstein zagrał już szereg koncertów w ramach swojej nowej trasy Europe Stadium Tour 2019. Jak widzicie, odwiedzili bardzo wiele miejsc. Szykuje się naprawdę wybuchowy spektakl. Jest 24 lipca, a pod Stadionem Śląskim gromadzą się rzesze fanów. Zobaczmy, co tam się dzieje. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na Tauzencie. Zbliżamy się na Stadion Śląski i kochanie, zobaczcie na to, zobaczcie co mamy tutaj. Także tylko dzięki Ovation TV możecie zobaczyć praktycznie całą relację z koncertem Rammsteina w Polsce na Stadionie Śląskim w 2019 roku. Jesteśmy już pod samym Stadionem Śląskim. Spójrzcie na to, jak to wygląda. Zaraz będzie koncert Rammsteinu. Jeszcze będzie jakiś jeden support. Ponoć dwie dziewczyny, które grają na pianinach. Jest mnóstwo fanów Rammsteina. Jeszcze oczywiście Wam powiem, nigdy nie widziałem tylu fanów Rammsteina jak w tym momencie. Po prostu jest zbiór fanów Rammsteina z całego świata. Moi drodzy, udało się przejść właśnie przez bramki na koncert Rammsteina. Było bardzo, bardzo ciężko, no bo sprawdzali bilet może 10 albo 12 razy, co najmniej tak liczę. Sprawdzali dowody, prawo jazdy, legitymację, wszystko, paszporty, wszystko co może być. Spójrzcie na to. Nie mogę powiedzieć, że z trybuny Stadionu Śląskiego są wypełnione po brzegi, bo nie są. Nie będę Was ściemniał, ale praktycznie pod płytą już nie ma miejsca. Moje miejsce właśnie będzie zaraz tam. Między tym tłumem. Tam właśnie teraz będę się znajdował. No zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyję ten koncert. Tłumy praktycznie. Rzesze ludzi pod samą scenę. Ciekawe, czy się uda dopaść pod scenę. Zobaczymy. Spójrzcie na to, jak to wygląda. Tłumy fanów Rammsteina. Jest scena. Jazdą wieczorem zaprezentowały dziewczyny z duetu Jateko, grając instrumentalne wersje utworów zespołu Rammstein. Dlatego nie kazali swoim fanom zbyt długo czekać. Na początek zagrali utwór Was i Ślibę z nowej płyty, następnie potem stare dobre Links, następnie Tattoo, a potem Zenzuch. Kolejnymi utworami na liście naszych gwiazd było Zick Dich, następnie Mein Herz brennt, podczas którego Till miał wypalone serce na piersi. Następnie artyści absolutnie zszokowali publiczność, wykonując utwór Puppe, czyli lalka, podpalając wózek z noworodkiem w środku. Go,
Diamant i Hajraty Myś. Po tych dwóch utworach Richard, czyli gitarzysta zespołu, wcielił się w rolę DJ-a i rozkręcił imprezę przy utworze Deutschland. Stadion przemienił się w wielką imprezę techno, ale już po chwili muzycy zrezygnowali z tej wersji i zagrali oryginalną wersję utworu. Po wykonaniu utworu Radio, Till Lindemann po raz kolejny zaszokował swoich fanów, podpalając swojego kolegę z zespołu przy wykonywaniu utworu Mindtire. Trochę klasyki w postaci takich utworów jak Die Sonne, Du hast. Ohne dich. Muszę szybko zadzwonić do Rafała. Halo? Halo, Rafał? Słyszysz mnie? Słuchaj, biegnij szybko na scenę B. Nie pytaj dlaczego. Szybko biegnij pod scenę B. Będą się przenosić. Szybko. Sie leben hier in keinem Sonnenschein, getrennt von uns unendlich weit. Sie
zespół zaskoczył wszystkich, przenosząc się nagle na scenę B, gdzie zagrali utwór Engel, a potem przepłynęli pontonami nad publicznością z flagami LGBT. Zespół zagrał utwory Ausländer, Du riechst so gut. I Pussy. Świl.
Asia? Cześć! Już jestem! Cześć! Już jestem! Przeżyłem to! Koncert życia! Po prostu jak koncert... Było? Siemanko! Siemanko! Po prostu koncert życia! No naprawdę cuda na kiju, efekty pirotechniczne znakomite. Wszystko idealnie zrobione pod zapięty ostatni guzik. 2,5-godzinny koncert. Till i reszta dali wszyscy tak radę, że po prostu masakra. Naprawdę. Wiesz co? To co, może w końcu ja też bym się wybrała. Tak, tylko musisz najpierw urodzić, nie? To kiedy jedziemy? Już kupiłem, nie martw się, już kupiłem bilety do Warszawy, także lecimy za rok równo. Super. No. Kochani, naprawdę świetny koncert. Linki macie w opisie do poszczególnych piosenek utworów naszego kanału zespołu Rammstein. Dajcie suby, łapy w górę. Zachęcamy Was też do oglądania innej relacji z Mystic Festival, gdzie gwiazdą główną był Slipknot. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.